Sisia. To przepiękna sunia o urokliwym czarnym umaszczeniu. Ma około 8 miesięcy. Jak na szczeniaka przystało, lubi być w ciągłym ruchu. Uwielbia zabawę z patykiem na świeżym powietrzu. Jest dużym i silnym szczeniakiem. Bardzo żywiołowa i wesoła. Na widok człowieka radośnie podbiega, wesoło merdając ogonkiem i zapraszając do zabawy. Jest tolerancyjna w stosunku do innych zwierząt. Misia ma za sobą nieudaną adopcję. Szukamy dla niej dobrego i odpowiedzialnego opiekuna. Marian, 3-letni piesek średniej wielkości. Ma krótką sierść w kolorze czarno-białym. To bardzo radosny psiak. Swoje uczucia okazuje w dość wylewny sposób. Skacze i liże odwiedzających. Poza tym jest bardzo przyjacielski. Uwielbia, jak się go głaszcze i spędza z nim każdą wolną chwilę. Nie jest agresywny w stosunku do innych zwierząt. Marian ma bardzo dobry charakter. Jest posłuszny i grzeczny. Lubi biegać i bawić się. Jednak nie lubi pozostawać długo sam w samotności. Piesek jest zaczipowany, zaszczepiony i odrobaczony. Marszałek. To wspaniały pies w typie owczarka niemieckiego. Ma około 5 lat. Jest silnym, a przy tym łagodnym psiakiem, który uwielbia ruch i wspólne spacery z człowiekiem. Od pierwszych chwil w schronisku pozwalał się głaskać i dotykać. Psiak jest bardzo przyjazny w stosunku do innych zwierząt. Umie chodzić na smyczy. Jest zaczipowany i odrobaczony. Wir. Starszy piesek w wieku 7-8 lat, wyjątkowo energiczny jak na swój wiek. Jego niewątpliwym atutem jest też nietuzinkowa uroda i wielki urok osobisty, wywołujący mimowolny uśmiech na twarzy. To bardzo łagodna psinka w stosunku do człowieka, jak również i psów. Niezwykle pogodny i radosny piesek, wpatrzony w człowieka i bardzo mu oddany. Jest też bardzo pojętny. Szybko uczy się komend i pięknie chodzi na smyczy. Wir jest odrobaczony i odpchlony. Pokemon. Piesek średniej wielkości, o bardzo łagodnym usposobieniu. Spokojny, grzeczny i posłuszny. Zna podstawowe komendy. Umie chodzić na smyczy. Bez problemu umie dogadać się z innymi swoimi pobratymcami. Pokemon to mały pieszczoch. Bardzo lubi być głaskany i rozpieszczany przez swoich opiekunów. Nadaje się do domu z ogrodem. Jest zaszczepiony, odrobaczony i zaczipowany. Flesher to łagodny, bardzo sympatyczny pies w typie owczarka niemieckiego. Ma około 4 lat, zrównoważony i spokojny, łagodny i przyjaźnie nastawiony do ludzi. Z innymi psami dobrze się dogaduje, najczęściej nie zwraca na nich uwagi. Ładnie chodzi na smyczy, nie ciągnie, jest bardzo posłuszny, zawsze przychodzi na zawołanie, zna podstawowe komendy. Ma dłuższą, gęstą sierść, która będzie wymagała regularnego wyczesywania. Piesek jest w trakcie leczenia. Obecnie przebywa w schronisku i czeka na odpowiedzialnego opiekuna. Walter. Przepiękny, duży piesek maści czarno-podpalanej. Bardzo łagodny, towarzyski i spokojny. Do schroniska trafił po wypadku. Najprawdopodobniej został potrącony przez samochód. Szukamy dla niego mądrego i odpowiedzialnego opiekuna, który pokocha go tak samo, jak Walter potrafi kochać. Flip. To spokojny psiak w wieku około 2 lat. Gdy do nas trafił, był bardzo bojaźliwy, zamknięty w sobie i nieufny. Jednak od samego początku dał do siebie podejść, wyprowadzić na spacer i pogłaskać. Po kilku dniach pobytu w schronisku Flip zaczął się zmieniać. Stał się wesołym i radosnym psiakiem, choć nadal trochę nieufnym. Piesek trafił do nas wraz ze swoim młodszym bratem. To właśnie w jego towarzystwie Flip czuje się najpewniej. Z nim spędza każdą wolną chwilę. Bez problemu dogaduje się również z innymi psami. Piesek w nowym domu na początku może być wycofany i bojaźliwy, ale gdy tylko okaże się mu dobre serce, na pewno szybko zaufa nowej rodzinie. Flip jest zaczipowany, zaszczepiony i odrobaczony. Flap to wyrośnięty szczeniak w wieku około 9 miesięcy. Pomimo tak młodego wieku zdążył już poczuć smak bezdomności. Trafił do nas wraz ze swoim starszym bratem Flipem. Piesek przez pierwsze dni pobytu w schronisku był bardzo zagubiony i nieufny. Tolerował jedynie obecność swego braciszka, przy którym do dnia dzisiejszego czuje się najpewniej. Jednak z każdym dniem przełamywał swój strach i niechęć do człowieka. Teraz bez problemu daje do siebie podejść, pogłaskać i wziąć się na ręce. Flap jest bardzo łagodny i spokojny, tolerancyjny w stosunku do innych zwierząt. Wobec człowieka jest nieco nieśmiały. Potrzebuje dużo serca i miłości, aby w pełni zaufać człowiekowi. Flap jest
odrobaczony, zaszczepiony, odpchlony i zaczipowany. Więcej informacji o tym i o pozostałych psach pod numerem telefonu 510 170 787.